Co, ostatni raz na to jest, to jest to, że on w ogóle nie zmienia talii. Nie, no zmienia ciągle. Tam jakieś... Ale nie rozumiesz. Nie edytuję talii. Ja też nie, bo ja nic nie otwieram, no to co mam edytować? To, co było najsilniejsze, to mam. Ty możesz mieć ustawiony autoedyt. Rzuca ci jakieś nowe karty. No teraz już muszę powtórzyć którąś talię z tych, którą grałem. No to graj elfami. Nie, a grałem dzisiaj potworami, czy dzisiaj nie? Dzisiaj Mateusz? Nie. Dzisiaj Mateusz grał. Dobra, biorę potwory. Już. No nie grałem jeszcze dzisiaj. Mateusz, ty weź z kojotelu. Czyli pięcioma taliami zagrałem. A Mateusz nie grał jeszcze dzisiaj Nilfgaardem chyba. Przecież na początku grał. Się ukorzy, no i grał Nilfgaardem. Nie, na początku grał... Grał Nil... Nie, on grał potworami na początku. Ale ale po potworach grał Nilfgaardem. Nie, to Skellige. Skellige. Katapulty miał, się, katapulty miał w tym, w Królestwa Północy. Aha. No może. Ale mówiłeś coś o Nilfgaardzie wcześniej. No te potwory nie są takie super dobre też, ale no dobra, zobaczymy. Ale masz mróz. Wiem, ale to też ten mróz też... To robi trochę. Dobra. Ciągle jest moja tura na początku. Ale fajnie wygląda ten menu teraz. Znaczy te... O. Dobra, lecimy. No dobra. Dobra, już czas leci, uff. O, dobra. Dobra, poczekaj. Nienawidzę portali. A ja na Geralt. Geralt to jest Geralt. Widzisz, nawet Wiverna trochę Geralta potarga. No w ogóle mnie jeszcze dobra, to zostało problem. Dobra, co? Aha, zaczyna się. Nie. Sześć. Żeż ty. Ale spieprzyłeś teraz, no ale dobra. O, to będzie dobre. Dobra, czekaj, co ja mogę tutaj zrobić teraz? Jeśli to zrobię tak jak ma być. Potwory mają takie zęby tu z boku, a Nilfgaard ma to fajne swoje słońce. Jedno co trzeba przyznać frakcji Nilfgaardu. Co za mają bardzo stylowe zbroje. Ja tam Nilfgaardu nie lubiłem za bardzo, ale... Ja Nilfgaardczyków nie lubiłem. Nilfgaard nic mi nie zrobił. Jako państwo. Mateusz. Wiesz, że tak nie wolno. W sumie nie za bardzo lubiłem tego gościa, co na początku cię przesłuchuje. Wiesz jak ten ci goli brodę. Nie pamiętam kto to był już.
No taki rudy. Generał? No. A on spoko jest, ja go lubię, on jest skurczony. Znaczy on jest w porządku, ale jest też taki sukinsynowaty trochę. Dawaj Mateusz. Robiłeś dla niego te wszystkie poboczne questy? Z tego co pamiętam, jeśli zrobisz dla niego te poboczne questy z tym pójściem na ten wyścig i inne pierdoły, to można go zawołać do Kermoren, żeby pomógł ci... nie, nie, właśnie dzisiaj byłem u cesarza. W czym mogę ci pomóc? Pograłem. I on chciał dać chorągiew, ale tylko pod warunkiem, że on będzie dowodził, a Geralt się nie zgodził. Ale że kto będzie dowodził? Właśnie ten generał. A ja to mówię, wszystko zależy jak rozegrasz. Nie, Geralt automatycznie się nie godzi, koniec. Skoro nalegasz. Nie wiem, ja czytałem, że jak odpowiednio wszystko zrobisz, to można właśnie go wykorzystać. Mateusz, coś za dobrze ci tutaj idzie. To tak jak z baronem można też go wykorzystać w jakiś sposób, jeśli dobrze poprowadzisz. Tam praktycznie każdą osobę możesz zawołać do pomocy Ciri, jeśli dobrze poprowadzisz te. Tylko to jest tak, że jeśli na przykład zawołasz Nilgarczyków, to chyba nie możesz nikogo ze Skellige zawołać. Rozumiesz? No tak jak Wiedźmini się z Leto kłócą. Egroto dum anima est, spes est. Ale Mateusz, mi tu mieszasz, ty. Ty dobrze mu idzie w tej rundzie i ja jestem zaskoczony. No dobrze. Śmierć idzie po ciebie. Ale ten mróz jest OP. O. Dla zdrajców jest tylko jedna kara. No. Mróz w ogóle robi się bardziej upierdliwy, jak masz odpowiednią kartę, która go wzmacnia. Tam masz tego jakiegoś maga, co otwiera, co podwaja mróz. I chyba możesz mieć takich dwóch. No, teraz Mateusz. Wyobraź sobie, rzucasz takich dwóch, każdy z nich dodaje plus jeden do tego. Do mrozu. Dostajesz 3 na turę. Mi jeszcze zabierze tą piątkę zaraz. O kurde. Czekaj, myślę. Mogłem użyć ostatniej karty? Nie, dobra. Uff. Nilgard dobrą ma talię. No właśnie tak miałeś to robić, no. No i co się słyszy? Teraz dopiero ogarnąłeś. Ordę! Za tobą?
Znowu ostatnia runda. Ciężko się z Mateuszem czasami gra. Ej, to mi się nie przyda ta umiejętność. Ale ma chociaż dużo punktów, dobra. Nie wiem, o co tu chodzi z tym na dobrze. O Jezu, pieprznąłem mikrofon. A to co? Szkoda, że nie mam czasu. Pan Jaren Njaleb Krufeir. No i tak się... No właśnie. Dobra, to już to jest co. Blisko byłeś. Przejścia nie ma. Masz konia Rafała? Gryfa mściciela. Gryfa gonącego kozy. Ci powiem, że Mateusz nie jest źle z tobą. Ale ja dobrze też nie jest. Co jeszcze raz. Dobra. Nie, koniec już nie wiem. Ale ja bym sobie beczkę otworzył ty, a nie mam, mam 80 tej waluty. Ja mam też 80. Co z tym zrobić ty? Nie, nie trzeba by zagrać z kimś, a ja pod takim dawno nie, żeby nie grałem, że ja od razu się tylko skompromituję aż beczka, ty. Beczka kosztuje. Nie jest, chyba tego kosztuje 25. Uiii. Dobra. Dobra, koniec gminy.